Chiny przez większość historii były najpotężniejszym państwem na świecie. Widzą siebie jako centralny punkt na kuli ziemskiej, państwo środka, wokół którego orbitują wszystkie inne kraje. Owszem, były lata, gdzie Chiny zostały rzucone na kolana. Kolonializm, wojny opiumowe, później polityczny chaos, krwawa wojna z Japonią, wojna domowa i totalitarne rządy Mao Tse-tunga. Lata upokorzeń dobiegły jednak końca, a Chińczycy odzyskują w ich przekonaniu należne miejsce. Obecny świat wciąż jeszcze funkcjonuje na zasadach cywilizacji zachodniej, głównie Stanów Zjednoczonych. Europa, w tym Polska, również jest w tym obozie. Chiny jednak starają się odzyskać pozycję globalnego mocarstwa. Nie chodzi tutaj o militarne pokonanie Zachodu, w takim stylu, w jakim Zachód wprowadza demokrację w niektórych częściach świata. Chodzi bardziej o zdominowanie świata pod względem gospodarczym. Starożytny chiński strateg wojskowy Sun Tzu mówi: kto wie, kiedy może walczyć, a kiedy nie może, odniesie zwycięstwo. Po co więc walczyć i podbijać świat militarnie, skoro czas działa na korzyść Chińczyków? Chińczycy mają bardzo ciekawe narzędzia, dzięki którym zdobywają świat. To kapitał, rozwój technologii, przejmowanie infrastruktury, wpływanie na zachowania ludzi, a nawet czynniki, o których w życiu byś nie pomyślał, że mogą być narzędziem do ekspansji chińskiego czerwonego smoka. Na przykład panda wielka, przepiękny niedźwiedź narażony na wyginięcie, występujący na wolności jedynie w Chinach. Być może widziałeś na żywo pandę w zoo, ale pewnie nie zdawałeś sobie sprawy, że wszystkie pandy na świecie są własnością rządu chińskiego. Jeśli panda znajduje się w ogrodzie zoologicznym, to została tam wydzierżawiona. Jeśli panda na wypożyczeniu będzie miała potomstwo, to również należy ono do Chin i tam trzeba je oddać po odchowaniu. Nic oczywiście nie odbywa się za darmo, a jeśli ogrodu zoologicznego nie stać na wypożyczenie pandy, to są inne sposoby, aby się dogadać. Panda to chińska karta przetargowa w działaniach dyplomatycznych. Każde zoo na świecie, w największych miastach i najbogatszych krajach chciałoby ją mieć. Zatem chińscy dyplomaci proponują je państwom, z którymi chcieliby zacieśnić stosunki. Panda to taki ocieplacz atmosfery, taka zagrywka po dobroci. Proszę, oto piękna panda dla was, ale wiecie, rozumiecie, nasza chińska firma startuje do przetargu na budowę drogi, lotniska i szybkiej kolei. Panda nie jest zresztą jedynym chińskim narzędziem grania na emocjach. Czasami trzeba po prostu dostosować się do sytuacji. W 2010 roku Grecja niemal ogłosiła bankructwo. Niemal, bo uratowała ją pomoc w kwocie 340 miliardów euro od Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego. Grecja czuła się poniżona, oskarżana o lenistwo i rozpasanie. Pożyczkodawcy zaczęli dokręcać jej śrubę. No i pojawiają się Chińczycy, którzy nie oceniają Grecji tylko po tym, co jest teraz, ale po tym, co działo się na przestrzeni całej historii. Przecież Grecja i Chiny to ośrodki starożytnej cywilizacji. I w takich oto miłych nastrojach odsprzedano Chińczykom większość udziałów w porcie w Pireusie, jednym z najważniejszych portów basenu Morza Śródziemnego, który idealnie wpisuje się w globalną inicjatywę Pasa i Szlaku, o której mówiłem w innym moim filmie. Sprytna strategia. Wystarczy pograć na sentymentach i potraktować z szacunkiem czarną owcę Europy. Ogólnie tam, gdzie są problemy z finansowaniem i przeprowadzeniem jakiejś inwestycji, tam Chińczycy przychodzą z rozwiązaniami. Na przykład jakieś państwo chce wybudować u siebie ważną autostradę, na którą obecnie nie ma pieniędzy. Europejskie instytucje i banki kręcą nosem i mnożą problemy, a Chińczycy się nie patyczkują. Tam, gdzie jest interes do ubicia, tam go ubijają. Nie pytają o prawa człowieka, zieloną energię, emisję CO2, ekologię, wolne sądy czy standardy demokratyczne. Nie pouczają innych, jak mają rządzić na swoim podwórku. Dają za to finansowanie inwestycji, czyli kredyt w chińskim banku, tanią siłę roboczą, własnych inżynierów i firmę, która wykona całą robotę. Inwestycja zostaje wykonana. Pieniądze z zaciągniętego kredytu i tak wędrują do chińskich firm i wykonawców, więc to oni zarabiają, a po stronie klienta pozostaje kredyt do spłacenia. A jak brakuje pieniążków na spłatę pożyczki, to zawsze można się dogadać na eksploatację złóż naturalnych, dostęp do portów, lotnisk, kanałów żeglugowych, najlepszych terenów budowlanych, ziemi uprawnej, fabryk czy innych zasobów. Taki nowoczesny, gospodarczy kolonializm, który jest pułapką zadłużeniową dla mniejszych i słabszych państw.
chińska ekspansja najbardziej widoczna jest w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej oraz w Europie Środkowej, szczególnie na Bałkanach. Obok ekspansji biznesowej i gospodarczej Chin widoczna jest ekspansja technologiczna i cyfrowa. Powolutku, nieśmiało zmienia sposób, w jaki zwykli ludzie postrzegają państwo środka. Dla nas wciąż jeszcze wzorem jest Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone ze swoim American Dream. Na tym przez wiele lat wychowywało się nasze społeczeństwo. Na hollywoodzkich filmach, zachodniej muzyce, historiach od zera do milionera, na Coca-Coli, piciu kawy ze Starbucksa, posiadaniu iPhone'a itd. Można tu wymieniać setki firm, platform, marek, wydarzeń i wzorców zachowań, które przez dekady kształtowały wiele pokoleń w naszej części świata i które do dzisiaj promują zachodni świat i styl życia. Może w tym momencie z niczym takim się nie utożsamiasz, drogi widzu. Może nie lubisz tego, co tutaj wymieniłem, ale przypomnij sobie, jak byłeś szczylem, to czym się fascynowałeś, czego słuchałeś, co oglądałeś, o czym marzyłeś i jakimi zachowaniami przesiąkałeś. Chiny na dzień dzisiejszy nie oferują nam alternatywy. Nie ma czegoś takiego jak Chinese Dream. Nie oglądamy chińskich filmów, nie słuchamy chińskiej muzyki. Może czasem zjemy fast fooda u Chińczyka, ale ogólnie nie kupujemy chińskiego sposobu na życie. Przez lata Chiny kojarzyły się z biedą, później z masową produkcją tandety, ale teraz coś jakby zaczynało pękać. Huawei jest liderem we wdrażaniu technologii 5G w wielu krajach. Coraz mocniej widoczne są takie marki jak Xiaomi, Oppo, DJI. Zakupy na AliExpress są coraz popularniejsze, no i ten TikTok, najszybciej rosnący serwis społecznościowy świata. Nie jest to jeszcze Chinese Dream, ale przyznać trzeba, że dzięki niektórym markom i ich przepastnym budżetom po cichu, na miękko wywołują wpływ na nasze społeczeństwo. A co zrobić, gdy nie udaje się załatwić swoich chińskich interesów? Nie udaje się po dobroci pandami, historycznymi sentymentami czy pożyczkami pieniędzy i inwestycjami. Wtedy trzeba użyć czegoś mocniejszego. Tak jest w przypadku, gdy jakieś państwo za bardzo zacieśnia więzy z Tajwanem. Tajwan to mała wyspa u wybrzeży Chin, do której oczywiście Chiny roszczą sobie pełne prawo. W uproszczeniu wygląda to tak. Jest jeden naród, Chińczycy. Większość mieszka w Chinach kontynentalnych, czyli kraju komunistycznym, a mniejszość mieszka na Tajwanie, który jest bardziej prozachodni i kapitalistyczny. Ma własną armię i swoją politykę i z komunistami nie chce mieć za wiele wspólnego. Porównać to można do Niemiec po II wojnie światowej. Niemcy jako jeden naród zostały podzielone na komunistyczne NRD, będące częścią bloku wschodniego i na prozachodnie RFN. No więc Chiny w ramach polityki jednych Chin chciałyby najlepiej wchłonąć Tajwan, mieć tam swoje bazy, firmy i sprawować pełną władzę. Gdy więc na Litwie, w Wilnie, otwarto przedstawicielstwo Tajwanu, to Chińczycy porządnie się wkurzyli. Co prawda, przedstawicielstwa Tajwanu działają już w innych państwach, jednak na szyldach umieszczają tylko nazwę Tajpej, od stolicy Tajwanu, tak aby za bardzo Chińczyków nie denerwować. Jeszcze przed otwarciem biura Tajwanu, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje, Chiny odwołały swojego ambasadora z Wilna. Następnie Litwa została usunięta z chińskiego rejestru handlowego, co sparaliżowało odprawy celne. Dodatkowo bojkot handlowy próbowano rozciągać na kontrahentów z innych krajów, którzy prowadzili interesy jednocześnie z Litwą i Chinami. Nagle też Chińczycy obniżyli status litewskiej ambasady w Pekinie. Litewscy dyplomaci mogliby nie mieć immunitetu i ochrony dyplomatycznej, więc Litwa musiała ich ewakuować. Jak więc widać, miś panda, gdy tylko tego potrzebuje, to zamienia się w czerwonego smoka. Jedno i drugie to symbole Chin, które obrazują, w jaki sposób działają. Dogadaj się z pandą, a jak nie chcesz, to pamiętaj, że czerwony smok nie znosi sprzeciwu. Starożytny chiński strateg wojskowy Sun Tzu mówi, że kto zna wroga i zna siebie, ten wygrywa. Kto nie zna wroga, ale zna siebie, temu czasami uda się zwyciężyć. Kto natomiast nie zna ani wroga, ani siebie, ten poniesie klęskę w każdej walce. Dlatego warto wiedzieć, jak funkcjonuje dzisiejszy świat, w którym Chiny coraz bardziej się rozpychają. Jeśli ciekawią Cię takie tematy, to polecam Ci książkę, na podstawie której powstał ten film. Link do niej znajdziesz w opisie poniżej i w przypiętym komentarzu.